właśnie jestem ciekaw, co cię zmotywowało, żeby wziąć udział w tym programie? No, zobaczyłem tutaj reklamę castingu w telewizji. Chciałem się oderwać od codzienności, od takiej pracy, od rzeczywistości. No i udało się. Wyjazd na wyspę, gdzie nigdy nie byłem w tych stronach świata, sprawił, że no, oderwałem się od tej polskiej rzeczywistości. Było całkiem inaczej, inny klimat. No i nie były to wakacje, tylko walka o przetrwanie. No i czym ty przekonałeś jury? No bo było podobno 10 tysięcy uczestników, wybrali tylko 16, więc było jakieś ciężkie zadanie do zrobienia? To chyba pytanie do osób, które prowadziły casting tak naprawdę, nie wiem do końca, ale były testy sprawnościowe, które miały bardzo duży wpływ, chyba w moim przypadku największy. A tak to, no to była też długa rozmowa z psychologiem przed kamerami, więc wszystko pewnie zadecydowało. Na wyspie między wami była przyjaźń czy jednak rywalizacja? Była i przyjaźń, i rywalizacja, różnie to bywało. Jedne osoby głównie rywalizowały ze sobą, drugie były bardziej przyjaźnie nastawiani. Zmieniało się to tak samo, jak zmieniały się nasze nastroje pod wpływem głodu i innych wyzwań, więc na pewno nie było tak, że cały czas wszyscy się lubili. Na pewno każdy z kimś miał jakiś mały zgrzyt. Więc zobaczycie, jak to wyglądało, ale było na pewno różnorodnie i kolorowo. A czego najbardziej brakowało na wyspie? No przede wszystkim jedzenia. Tutaj musieliśmy sami znaleźć sobie jedzenie, jeszcze z tej racji, że była to zima na Fidżi, nie było dużo dojrzałych owoców. Musieliśmy bazować na tym, co było. Głównie kokosy, kraby, to co na co dzień tam żyje i rośnie. No i nie było tego za wiele tak naprawdę. Trzeba było przetrwać o tym, co mieliśmy dostęp. No do czego mieliśmy dostęp. Było tak, że niektórzy szli spać głodni? No, tak naprawdę to my cały czas byliśmy głodni. Nie było dnia, że byliśmy najedzeni. Cały dzień nie zdarzył się taki. Więc to była przede wszystkim walka z głodem i branie udziału w konkurencjach sprawnościowych na takim głodzie było bardzo dużym wyzwaniem. No właśnie, ale jestem ciekaw, czy na przykład ekipa realizująca nic nie pomagała, nic jedzenia wam, wiesz, nie dostarczała? Ekipa realizująca nawet nie mogła z nami rozmawiać, nawet nie wiedzieliśmy, jak mają na imię tak naprawdę czasem, bo mieliśmy zakaz kontaktu z obydwu stron między sobą, a co dopiero, żeby nam coś dali do jedzenia, to już w ogóle nie wchodziło w grę. Musieliśmy, nawet myślę, że nikt z nas by nie skorzystał, ponieważ każdy przyjechał się sprawdzić głównie sam z sobą, więc nie było takiej możliwości. Pierwsze, co zrobiłeś po powrocie z wyspy do Polski? Najadłem się. Pierwsze, co zrobiłem po powrocie do Polski z wyspy, no to najadłem się tak, że brzmi aż rozpolał.